Pokrełapska TV, witam. To nie był restart, to był falstart, a raczej facelift krewetkarium. No udało mi się wyprażyć takie coś. Już wczoraj nie kręciłem po zakończeniu prac, bo strasznego narobiłem tutaj syfu i czekałem, aż to się trochę wyklaruje. I tak się nie do końca wyklarowało. Ładnie wygląda ta flaszka, no nie? Przy okazji glossostigma i parwula dopiero co posadzone, no szczególnie parwula posadzona takimi kępkami z początku wygląda naprawdę debilnie, no ale z czasem powinno się to zamienić w trawnik, przynajmniej taką mam nadzieję. Mchu na zamszenie redmurków miałem naprawdę strasznie mało i no okręcanie nitką tak wdzięcznych i równomiernych połaci tych korzonków naprawdę polecam. Może to powodować lekką depresję, frustrację i sporą dozę kurwicy, ale coś tam mi się z tego udało. Jakoś tam udało mi się je zamszyć. Teraz czekamy, tak? Na razie akwarium wygląda dziwnie, jak mówiłem, wróci tło, no bo jednak ta flaszka troszkę straszy. Dyfuzor niestety musi tak być, na widoku brzydki taki, bo inaczej no, CO2 zakłócane roślinami nie rozchodziłoby się jakoś tam w miarę równomiernie. Tym samym jakby nowy look krewetkarium uważam za rozpoczęty. Będziemy teraz czekać, czekać i jeszcze raz czekać, mech ciąć i zobaczymy, co się z tego uda dalej zrobić. Mokre Łapska, siema.